Wirtualni asystenci pozwalają nam uzyskiwać informacje i wydawać polecenia samochodowi w taki sposób, jakbyśmy rozmawiali z drugim człowiekiem. Na przykład możemy poprosić nasz samochód, żeby ustawił nawigację i poprowadził nas do najbliższej włoskiej restauracji. Możemy też poprosić nasz samochód, żeby sprawdził i poinformował nas, jaki jest aktualnie kurs dolara amerykańskiego. Czy też wreszcie możemy podyktować e-mail i poprosić, żeby samochód wysłał go do konkretnej osoby. Tak naprawdę możliwości są nieograniczone, niemalże nieograniczone i sposób komunikacji z samochodem odbywa się prawie w taki sposób jak z drugim człowiekiem. W zeszłym roku BMW ogłosiło, że od tego roku zacznie wyposażać swoje samochody w Alexę, czyli asystenta firmy Amazon. Jak do tej pory się to nie stało? Z tego co mi wiadomo, prawdopodobnie wydarzy się to wraz z wypuszczeniem nowej wersji systemu iDrive, oznaczonego symbolem 7.0. System ten będzie dostępny w najnowszym modelu BMW X5, który z kolei trafi do sprzedaży w drugiej połowie tego roku. Jeżeli BMW zdecyduje się na zaoferowanie swoim klientom Alexy czy też innego asystenta głosowego, jestem przekonany, że będzie on również dostępny w Polsce. Natomiast niestety nie liczyłbym na to, że będzie dostępny w języku polskim. Wydaje mi się, że będziemy musieli się uzbroić w bardzo dużą cierpliwość. Przy każdym nowym języku, który jest wprowadzany przez producentów asystentów głosowych, wymagane są bardzo duże inwestycje po stronie tych producentów. Wydaje mi się, że rynek polski nie jest jeszcze na tyle dojrzały, żeby zagwarantować tym producentom zwrot z takiej inwestycji. Co za tym idzie, myślę, że patrzymy na najbliższe kilka lat, kiedy może się coś wydarzyć. Natomiast wprowadzenie asystentów głosowych do samochodów, szczególnie takich samochodów, które będą się sprzedawały w Polsce dobrze albo nawet bardzo dobrze, myślę, że w jakimś stopniu może przyspieszyć ten proces.